Gdyby nie pomoc przypadkowych ludzi, moglibyśmy nie poznać talentu Mirka Kowalskiego, utalentowanego polskiego zawodnika cross country i enduro. To generalnie niebezpieczny sport. Dziś odpowiadamy na pytania, jakich błędów nie popełniać na początku swojej kariery. Mirek, pamiętasz swój najgroźniejszy wypadek? Za mało lata, w tym 96 roku. Jak się przygotowywałem, to straciłem śledzione. Uczyłem się jeździć nowością na rynku i na świecie motocyklem czterosuwowym. Ten motocykl jeszcze nie był taki doskonały jak teraz, bo teraz czterosuwów jest 80%, dwusuwów jest 20% w sporcie motorowym. Kiedyś były tylko dwusuwy. Ja zaczynałem jeździć czterosuwem jako nieliczny w Polsce. Uczyłem się tego motocykla i na skoku ten motocykl mi zgasł. Leciałem bokiem, tak zwanym whipem, i zrobiłem przygazówkę. Gaźnik jeszcze był niedoskonały, motocykl zgasł w powietrzu. Ja już nic nie mogłem zrobić. Wylądowałem bokiem, rzut mięsem o ziemię, strata śledziony. I jeszcze pojechałem na trening bez opiekuna, bez nikogo, byłem sam. Także gdyby nie moi idole z dzielnicy, którzy biegli zawsze przez las, dzieci biegły przez las i obserwowały, jak Mirek jeździ, no to oni mi uratowali życie, bo oni przybiegli, zobaczyli, że jak onam i wezwali pomoc. Nigdy nie jedźcie bez opieki na trening samemu. Nawet chcecie powoli pojeździć. Musi zawsze być druga osoba, która was podniesie, która wam udzieli pomocy. No dobra, a co ze sprzętem? Co wybrać na początek? Litra może? Albo pół? Na pewno trzeba kupić odpowiedni motocykl albo usiąść na odpowiedni motocykl, nie za duży, bo wszyscy myślą, że na szosie mają tysiaka. To jak ja mu tu zaproponuję 125 do treningu, to się na mnie patrzy, że go obraziłem, bo przecież on ma w garażu tysiaka. Ale nie wkurza cię, jak przychodzą ludzie, co wszystko wiedzą już? Ja ich zaraz gaszę, nie? Tam nie ma u mnie, nie ma dyskusji, że oni wszystko wiedzą i ten, to tam. I jak ja mu teraz tutaj proponuję 125 jeździć, no ale niestety taki jest los i każdy uczeń, który zaczyna przygodę z motokrosem, powinien zaczynać od motocykla 125 dwusuwowego lub 250 czterosuwowej. To są motocykle tej średniej klasy, już duże, na dużych kołach i one zapewniają ci bezpieczeństwo. Tam jak się pomylisz z gazem, to nie wyskoczysz z tego motocykla, będziesz ty decydował, gdzie ten motocykl jedzie. Niektórzy, mając w garażu właśnie Hayabusę 1300, kupują sobie 500-kę. No i niestety kończy to się już na pierwszym treningu, bo tam jest jak saper. Tylko raz się pomylisz z gazem i już ciebie nie ma na motocyklu, nie? Jest tak potworna moc. Granat bez zawleczki. Powiem ci, najlepsi to są rodzice, nie? Krzyczą, gaz, trzymaj gaz, nie? Do Maularu, trzymaj gaz. No usiądź, chłopie, krzyczysz gaz do tego dziecka, a on się paznokciami kierownicy trzyma i ty każesz mu szybciej jechać, chcesz rozwalić. Tak jak Kuba zaczynał, no to on zaczynał w wieku 2 lat 7 miesięcy, to się zaśmiałeś trochę, ale to on takim motorkiem zaczynał, że ten motorek nawet się nie mógł przewrócić, bo on był taki niziutki, że jak się przechylał, to nawet się nie mógł przewrócić, bo już pod nóżkami haczyło ziemię. Więc to była miniaturka motorka, bardzo bezpieczna, 1,5 konia mechanicznego, no i na tym stawiał pierwsze kroki. Powoli żegnamy się z naszą motocrossową serią w Jednoślad.pl i Mirkiem Kowalskim. Sklepowi motocyklowemu Klasa dzięki za zaproszenie, a Kowalowi za gościnę i chęć do dzielenia się swoim doświadczeniem. To było naprawdę cenne i fajne doświadczenie. Może jeszcze kiedyś tutaj wrócę.